Czy zlokalizowana przy ulicy Jana Matejki Villa Ave zachowa swój dotychczasowy wygląd? W minionym tygodniu portal Twój Sącz poinformował, że zabytkowa kamienica znajdująca się obecnie w bardzo złym stanie będzie prawdopodobnie wyburzona. Została bowiem wykreślona z ewidencji zabytków, co zdejmuje z niej ochronę konserwatorską, powodując, że właściciel obiektu ma pełną dowolność w dysponowaniu budynkiem. Zawrzało w sieci, na forach internetowych, a o sprawie pisały wszystkie sądeckie media. Przyszłość Villa Ave wzbudziła tak ogromne zainteresowanie sądeczan, że decyzją kierownika nowosądeckiej delegatury zainteresował się wojewódzki konserwator zabytków. Orzeczenie podjęte w Nowym Sączu zostało uznane za nieobowiązujące. Villa wróciła na listę obiektów zabytkowych. Wydając jak gdyby dokumenty odnośnie wyłączenia z wojewódzkiej ewidencji, popełniłem tam błąd formalny, który powoduje, że nie jest to skuteczne. Tak oceniono, moje szefostwo oceniło w Krakowie, w związku z czym sytuacja wraca do punktu wyjścia. Formalnie w dalszym ciągu willa będzie w wojewódzkiej ewidencji i w tej chwili jest dyskusja na temat, czy nie objąć jej jakąś jeszcze wyższą formą ochrony, o tak to nazwijmy. Niestety ta zmiana nie oznacza, że ta wyjątkowa kamienica przy ulicy Matejki 31 będzie odrestaurowana bądź wyremontowana. Przez ostatnie 30 lat budynek był nieużytkowany, co spowodowało jego mocną destrukcję. Właściciel willi oraz działki, na której ona się znajduje, miał w tym miejscu poważne plany inwestycyjne związane z budową bloku mieszkalnego. Kamienica miała stanowić jego część. Zostanie elewacja czołowa wbudowana w nowy budynek. Są na to takie wizualizacje pokazujące, jak to miało wyglądać. A ponieważ reszta willi nie bardzo się nadaje do zaadaptowania na cele, czy to usługowe, czy to mieszkalne, według oceny projektantów, to doszliśmy do wniosku, że to zostanie jak gdyby rozebrane. I jak dodaje kierownik nowosądeckiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, sprawa wraca do punktu wyjścia. Na pewno wszystkim zależy na tym, żeby nie zniknęła pamięć o tej willi, prawda? Natomiast w jaki sposób to zostanie podkreślone, czy w jaki sposób to zostanie zachowane, no to jak mówię, to już jest dyskusja w tym momencie jak gdyby no, szersza i ponieważ inwestor na razie nie otrzymał pozwolenia na budowę, więc mam nadzieję, że uda się jeszcze doprowadzić do takiego rozwiązania, które jak gdyby pozwoli jedną i drugą rzecz zrealizować zgodnie z regułami. Villa Ave zlokalizowana przy ulicy Matejki 31 ma bezsprzecznie wartość zarówno architektoniczną, jak i historyczną. Mieszkał tutaj m.in. Józef Gutowski, społecznik, polityk i pionier sądeckiego dziennikarstwa. W jego domu prawdopodobnie mieściła się także pierwsza redakcja periodyku Sądeczanin.